jeżeli nie ma starych drzew, starych, grubych drzew, których niedźwiedź może założyć gawrę, wobec tego on traci siedlisko swojego gawrowania. Jeżeli przyjdzie na ten fragment lasu czas, no to przyjadą tutaj maszyny i będą ten las tutaj wycinać. Ja jestem Piotrek Klub z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Jestem leśnikiem i przyrodnikiem. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zajmuje się ochroną przyrody. Naszym takim oczkiem w głowie to jest Pogórze Przemyskie i Bieszczady. No również tereny Podlasia, w szczególności Biebrzańskiego Parku Narodowego, jego otuliny. Jak również gatunki, tak? Wilk, ryś, niedźwiedź czy żbik. Pogórze Przemyskie, w którym się znajdujemy, jest jednym z miejsc występowania niedźwiedzia w Polsce. Jest to jedna z najważniejszych jego ostoi. No jeszcze trochę ważniejsza to są Bieszczady, troszkę dalej na południe, jakieś 60 km stąd, tak? Ale to miejsce jest również dla niedźwiedzi ważne, one się tutaj pojawiają, tak? Regularnie. Jest takie prawdopodobieństwo, że również zimują, czyli gawrują. Populacja w Polsce niedźwiedzi to jest tam, szacuje się około 100 osobników, niektórzy szacują 150, 200, ale raczej naukowcy mówią, że raczej te dolne granice niż te górne tej liczebności. Czyli tak naprawdę mało. Jeżeli pomyślimy, że no na przykład to jest taka populacja karpacka niedźwiedzia, że w Rumunii jest kilka tysięcy osobników, tak? No to nasza populacja jest mikroskopijna. Generalnie tak jest, że mniej więcej końcem listopada, początkiem grudnia zaczynają zajmować gawry, w zależności od warunków. Nie moglibyśmy w ogóle podejść pod gawrę o tej porze roku, bo to by było niebezpieczne przede wszystkim dla nas, ale i też dla niedźwiedzia, by mógł opuścić gawrę, jeśli by to była matka na przykład rodząca, no to strata energetyczna, no bardzo dużo problemów, tak? Nie ma możliwości, ale to jest takie miejsce, w którym kiedyś może gawra powstać. Ponad 90, jak nie nawet 99% gawr w Bieszczadach, niedźwiedzich, to są gawry właśnie w jodłach, w wypruchnieniach, w odziomku, tak? Czyli w tej części dolnej pnia. Mamy takie wyobrażenie, że no gawra to jakaś jaskinia, tak? Niedźwiedź tam siedzi. No nie, te gawry są w drzewach. No tutaj widać, że jest przestrzeń i teraz taki niedźwiedź, kiedy chciałby sobie tutaj zrobić gawrę, to weźmie, wyciągnie to próchno, pazury ma spore, ma czym wyciągnąć, wykopie tam taki dół i słuchajcie, on się tu wciśnie, tak? On się tu wciśnie, pach, tak. Przejdzie głowa, przejdą barki, przejdzie reszta. To chodzi o to, żeby tam było jak najmniej miejsca, żeby niedźwiedź był w stanie ogrzać swoim ciałem, to, no bo nie ma ogrzewania w jodłach. I to, że one są w drzewach, to powoduje kilka, no nie problemów, ale zagrożeń tak naprawdę dla niedźwiedzi, tak? Jeżeli te drzewa są poza terenem parków narodowych bądź rezerwatów przyrody, no a parki narodowe w Polsce zajmują bardzo małą powierzchnię, i najczęściej tak jest, że te gawry są właśnie poza tymi miejscami, bo niedźwiedzie mają ogromne terytoria, tak? Samiec niedźwiedzia ma nawet do 1000 km², tak? Po pierwsze, żeby mógł mieć gawrę, to muszą być takie drzewa, tak? Jeżeli nie ma starych drzew, starych, grubych drzew, których niedźwiedź może założyć gawrę, wobec tego on traci siedlisko swojego gawrowania, tak? Więc chodzi, tak, szuka takich miejsc. Po drugie, że jeżeli są tereny, w których po prostu tak czy inaczej wycina się drzewa, nawet młodsze, tak, w takich miejscach, to wobec tego tracimy zasób drzew, które w przyszłości mogą się stać miejscami gawrowania. Dlatego tak ważne jest oszczędzanie właśnie po pierwsze całych fragmentów lasu, a po drugie właśnie takich starych drzew na jak największych obszarach, a w Polsce mamy tego naprawdę mało. I po trzecie, że właśnie te miejsca gawrowania, one w polskim prawodawstwie czy w polskim jakby systemie ochrony przyrody są chronione bardzo słabo. Miejsc takich stref gawrowania, kurczę, żebym dobrze policzył, bo nie wiem jak to jest prawnie w decyzjach administracyjnych, 2 bądź 3. Dla miejsca, w którym zostaje stwierdzona gawra niedźwiedzia, przysługuje tak zwana strefa ochronna. Ta strefa ochronna, ona obowiązuje, jakby no to jest tam do kilkuset metrów dookoła gawry, tak? Ona obowiązuje tylko zimą. Latem nie obowiązuje, czyli jak jest okres gawrowania, ona obowiązuje, a latem, kiedy jest poza okresem gawrowania, mogą się odbyć na terenie siedliska gawrowego niedźwiedzia prace leśne. Wobec tego leśnicy mogą, jeśli przykładowo to by była gawra niedźwiedzia, zgodnie z prawem mogą wyciąć wszystko tutaj dookoła. Tutaj mogą przeciągnąć drogę zrywkową. Przychodzi niedźwiedź, no gawra stoi, tak? Ale tutaj jest to siedlisko zniszczone. I teraz sobie wyobraźmy, jak my wracamy po dniu, tak, na noc do domu,
wchodzimy do pokoju, no do sypialni wchodzimy, no łóżko stoi jak stało, nie? Pościel, nic w ogóle nie poruszone, ale tak, okno wybite, ściana wywalona, meble zniknęły, tak, stół połamany, jeszcze kurde środkiem pokoju przejechał traktor, nie? No ale łóżko stoi. Czy będziemy chcieli spać w takich warunkach? No nie będziemy chcieli. Wobec tego no ważne jest to jakby całe siedlisko, całe miejsce, które w polskim prawie niestety nie jest chronione przez cały rok. ...40 metrów wysokości, ponad 4,5 metra obwodu. Takich drzew na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego jest 6,5 tysiąca. 3,5 tysiąca drzew, które przekroczyły wymiary pomnikowe. Myśmy wszystkie te drzewa zgłosili do objęcia pomnikami przyrody. Udało się tą jedną. Kiedy przyjeżdżają dziennikarze, to chcą mieć takie mięso, krew, nie? Pokażcie nam zrąb, nie? No i wiecie, a tutaj tak to nie wygląda. Ta puszcza znika po cichu, tak? Aha. Dlatego, że jakby stosowanie tej rębni polega na tym, że w bardzo wielu miejscach tnie się po trochu, tak? I potem się wraca, wraca, wraca i powiedzmy okres wycięcia tego lasu jest rozłożony na powiedzmy lat 30-40, tak? Czyli bardzo długo. I można powiedzieć, że to z jednej strony jest okej, okay, tak? No bo jest to jakiś sposób gospodarowania tam bardziej przyjazny naturze. Oczywiście pod względem gospodarczym jest to jak najbardziej prawdziwe. Niestety prawda jest taka, że w takich terenach jak tutaj, gdzie mamy do czynienia z naprawdę bardzo dzikim lasem, lasem, w którym są relikty puszczańskie, po prostu tej gospodarki powinno nie być, tak? Bo jakakolwiek gospodarka narusza tą bardzo, tą bardzo wątłą, bardzo delikatną równowagę właśnie no puszczy, tak? Lasu, który się samoreguluje, tak? Więc każda ingerencja tutaj po prostu zmienia ten las powoli, tak? Bardzo powoli. Ten las jest zamieniany z wspaniałego puszczańskiego lasu w zwykły las gospodarczy. Każdego dnia po cichutku drewno wyjeżdża i las zupełnie zmienia swój charakter. Szlaki zrowkowe są w takich miejscach, w szczególności w górach, bardzo dużym problemem. Z racji tego właśnie sposobu zagospodarowania, że się gospodaruje tymi rębniami stopniowymi, tak, to trzeba w wielu miejscach lasu robić bardzo dużo szlaków zrywkowych, żeby z każdego miejsca po trochu wycinać. Trzeba wjechać maszyną, trzeba wyciąć kilka drzew, te drzewa wyciągnąć, więc generalnie cały czas w różnych miejscach lasu bez przerwy jest hałas, bez przerwy słychać piły. Badania pokazały, tutaj prowadzone na terenie Karpat, że gęstość szlaków zrywkowych tutaj w karpackich lasach wynosi około 12 na kilometr kwadratowy. Jeżeli sobie wyobrazimy kwadrat o boku 1 kilometra, tak, to on jest poprzecinany wzdłuż 12 liniami. Bardzo gęsto, tak. Jest, gdyby porównać tą gęstość, to jest to gęstość większa niż w intensywnie eksploatowanych lasach Borneo. I teraz co się dzieje? No tworzy się taka sieć, układ krwionośny, no nie chcę powiedzieć krwionośny, bo to daje życie, a to właśnie wysysa z lasu życie, tak? Takie drogi powodują przyspieszony spływ wody, osuszają teren, tak? Jeśli to są jeszcze szlaki zrywkowe, bardzo często są to takie szlaki, które są wcięte w bardzo głęboko w stok. To są takie szlaki zrywkowe, które są, no, po pępek albo nawet i po szyję, tak? One powodują, że spływa nimi woda. Spływa nimi woda, po pierwsze odwadniają ten teren, bo obniżają poziom wód. A po drugie, po deszczu, szlakami zrywkowymi woda po prostu bardzo szybko spływa, dostaje się do potoków i po prostu teren w terenie nie zostaje, tak? Jeszcze kiedy teren jest wycięty, jest pozbawiony tej szaty roślinnej, ta woda bardzo szybko spływa. To jest ogromny problem, tak? Bo też przy deszczach nawalnych właśnie ta szybkość spływania wody z lasu powoduje, że w niższych położeniach mamy po prostu powodzie. Szybkie, błyskawiczne powodzie, tak? Szybkie wyzbranie, duży deszcz. W dobie zmian klimatu to jest bardzo negatywne zjawisko. Zagrożeń jest mnóstwo, tak? Są bardzo często pod ambonami wysypywane, no tak zwane neciska, tak? Czyli góry jedzenia, które mają służyć dla zwierząt, nie wiem, buraki, ziemniaki, kukurydza, tak? Dla dzików, dla jeleni, tak żeby można, taki dzik, jeleń podchodzi, nie? Żeby można było strzelić z ambony. Niedźwiedzie są wszystkożerne, ale z bardzo dużym naciskiem na pokarm roślinny. Bardzo rzadko, ale jednak niedźwiedź poluje. Oczywiście niedźwiedź jako oportunista, korzystający z każdej nadarzającej się okazji, korzysta z tych nęcisk. Wobec tego przychodzi. Zajada się ziemniakami, burakami, kukurydzą, tak? Uczy się tego pokarmu. Wobec tego potem poszukując tego pokarmu, tak? Schodzi do wiosek, tak? Gdzie następuje po prostu spotkanie z człowiekiem. On się przyzwyczaja się do czerpania jedzenia od człowieka, tak? W jego bliskości. No i następują konflikty, tak? No bo kogoś niedźwiedź pogoni albo gdzieś chodzi po wiosce, ludzie alarmują. No i oczywiście często pada taka decyzja, że trzeba niedźwiedzia albo przenieść, albo w najgorszym wypadku zastrzelić, tak?
No, oczywiście to się też wiąże z tą kwestią tych gawr, tak? No bo jeżeli ten niedźwiedź jest niepokojony w czasie gawrowania pracami gospodarczymi, albo no nie ma gdzie spać, bo nie ma tych gaw, no to wobec tego pozostaje dłużej aktywny, szuka tego jedzenia na tych naciskach, szuka w kompostownikach, no i znowu spotyka się z człowiekiem, znowu są konflikty i no, zawsze się to kończy źle dla niedźwiedzia. No to jeszcze mamy coraz słabsze zimy, coraz krótsze, ten niedźwiedź też nie ma takiej potrzeby spać, no wobec tego jest dłużej obecny w środowisku, no zimą jest mu ciężej znaleźć pokarm, no to korzysta z bliskości człowieka, tak, z niezabezpieczonych śmietników, z kompostowników. Założyliśmy właśnie coś takiego jak Dzikie Pogotowie, które ma na celu pomóc w szczególności niedźwiedziom, jak i również wilkom. Jeśli chodzi o niedźwiedzie, założyliśmy w Polsce chyba pierwszą sprawę dotyczącą właśnie ochrony gawr niedźwiedzi i ich niszczenia. Tak? Sądzimy się z Lasami Państwowymi o to, że wycinają drzewa zbyt blisko gawr niedźwiedzi. W ramach Dzikiego Pogotowia jakby dajemy też możliwość zgłaszania na przykład sytuacji, w których ochrona czy wilka, czy niedźwiedzia jest no, czy zaniedbana, czy wręcz po prostu te gatunki są, nie wiem, zabijane czy kusowane, tak? Można się oczywiście do nas zgłosić. Mnie się na przykład bardzo podoba określenie eko-oszołom, nie? Bo to znaczy, że ktoś jest oszołomiony przyrodą, że taka jest piękna ta przyroda, że go oszałamia, nie? No więc absolutnie jestem eko-oszołomem. Oszałamia mnie to piękno, no. Zdecydowanie.